Polska, biało-czerwoni, cześć, witajcie, z tej strony Mafia Solec, jest ze mną też Mister Adamo 15. Ole, 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 cześć, witam. I kto dziś wygra mecz? Polska, ja witam was, FIFA 16, Polska-Niemcy Euro 2016. Jedziemy, Adam. Szczerze? Będzie ciężko. Graliśmy ciekawy mecz przed chwilą. Zapraszam do Adama, tak, bo to była dramaturgia Euro, można tak powiedzieć. Mało. To jakbyśmy grali jakiś kurde finał, ćwierćfinał, czy jeszcze coś innego. O, ja jestem tutaj cross. Brawo, brawo. U mnie oczywiście Salomon, powiem wam tak. Wszystkie lewy. Gol. Ależ to porobił. Bramka niczym, trochę mi się przypomniała ta wrzutka, co Milik trafił, gdy dorzucał Mila chyba. W tym pierwszym spotkaniu wygranym, ale no wiem, no tutaj naprawdę inaczej. Tak osamotniony tutaj Lewandowski płytem został. Ale tak taki zajebisty początek. Mówię, ten mecz Polska-Niemcy będzie właśnie tak wyglądał, że jednak i druga drużyna będzie mogła sobie pograć. Ten pierwszy mecz możemy sobie pogadać, znaczy poczekajcie, strzelę drugą bramkę i zaczniemy sobie rozmawiać, bo ja wtedy to przegram to. Ale ogólnie powiem wam, wszystko fajnie, że w pierwszym meczu, tylko nie wiem czemu Salomon nie zagrał. No dużo ludzi hejtuje Pazdana, moim zdaniem też nie nadaje się. Wiadomo, jest może bardziej, jakby to powiedzieć, nie wyszkolony, tylko więcej meczów ma rozegranych, bardziej doświadczony, o. Ale mimo wszystko dla mnie Salomon robi robotę, bo naprawdę te jego podania jest bardziej pewniejszy w tym wszystkim. Salomon gra najbardziej trochę jak mnie, wkurza mnie to, że on po stracie piłki może sfaulować, czerwona kartka, i to jest to, że on ma te on idzie na raz, o. To było widać w meczu, gdy dostaliśmy kurwa dwie kontry, przez które moglibyśmy przegrać ten mecz, bo naprawdę mieliśmy wszystko pod kontrolą, tylko mieliśmy ten problem co kiedyś. Graliśmy długo piłką, nie potrafiliśmy tego wykorzystać. Fakt, że no naprawdę szczęście po ich stronie. Tutaj nie ma co hejtować lewego, bo gdyby nie on, to nie byłoby tej pięknej roboty, którą on wykonał. Ściągał za sobą dwóch, trzech zawodników, przez co Milik miał zajebiste sytuacje, których nie wykorzystał niestety. No fakt, że nie wiem, czy za szybko, czy się pospieszył, nie mam pojęcia, ale no naprawdę sytuacji było od groma. Bynajmniej 5 bramek takich totalnie zajebistych powinno być. Szkoda, że nie weszła ta Krychowiaka, bo by była jedna z piękniejszych, albo najpiękniejsza, to by była bramka Kapustki. Tyle mogę powiedzieć. Oła. Szczęsny. Oby szczęsny wystąpił w tym spotkaniu, to jest wielki znak zapytania. Ciekawe. Mnie bardzo cieszy ten fakt, że poprzedni mecz obejrzało 15 tysięcy ludzi u mnie na kanale, co jest mega, mega wielkim zaskoczeniem z racji tego, że u mnie FIFA nie jest tak oglądana. Aj kurde. Oby dzisiaj Kapustka zrobi taką robotę jak w meczu z Irlandią, no bo to co pokazał, to ja mówię, wszystko mógł przypieczętować tą wspaniałą bramką, szkoda. Teraz wielki znak, taki dla mnie też zapytania, czy Nawałka zmieni też skład. Niby w wygranych meczach składów się później nie zmienia. Fakt, że no Grosicki no robi tą robotę, bo w porównaniu do Płaszczykowskiego w poprzednim meczu, jak sami zauważyliście, nie było tych starć Kuby 1 na 1. Może ze dwa takie zagrania były, które przyniosły jakiś efekt. Ale bardzo mało tego było. Nie wiem czemu Kuba bał się właśnie iść 1 na 1, co mu zawsze to świetnie wychodziło i robił nam te sytuacje podbramkowe. Tego nie było właśnie w tym meczu. Trochę właśnie byłem zawiedziony Kubą i teraz nie wiem czemu, ale ja bym na przykład wymienił, że Kuba... Oj, nie będzie w tempo. Kurde, chciałem to fajnie dość wymyślać. Dałbym Kubę właśnie albo na zmianę... Pokażony nawet przez no, dałbym na zmianę Kubę, ale Kapustka znów mieszany po tych swoich stronach. Nie wiem, czy to wypaliłoby, bo sami widzieliście na początku meczu... Nie na początku. W połowie meczu, jak wchodził Grosik, miał zmienić się z Kapustką, stronami. Kapustka powiedział, że zostaje po tej stronie, bo naprawdę dobrze mu się grało. Grosik powędrował na prawą, ale później się zmienili w trakcie meczu. No i mówię, no Grosik ma to, że on nie boi się tych pojedynków, gdzie jeden na jeden, można było zobaczyć to przed końcówką, na końcówce meczu, gdy właśnie Grosik wszedł do gry. Mi się bardzo podoba gra Grosika, ciekawe jak wróci, no bo jednak będzie na pewno troszkę na siebie uważał. Mam nadzieję, że jest w pełni zdrowy, bo jak nie, wolałbym go zostawić właśnie na ten ostatni mecz, gdzie będzie bardzo, ale to bardzo arcyważny. Ale no wiadomo, z Niemcami nam się też strasznie przyda. Tutaj no ja bym chciał, żeby no Kapustka jeszcze raz taki mecz zagrał. No i tutaj będzie na pewno gra dla lewizny, bo tam jak widzieliście, Irlandia z nami grała szóstką obrońców aż. To jest naprawdę kurwa linia nie do przełamania. Nie wiem czy bramkarz teraz wychodzi. O, a bym to przelewał. Wkurzam się na to, bo mi wychodzi samoczynnie, nie wiem czemu. Może lubi, kurde, Boateng. Brawo, szczęsny, uspokój to. Za daleko, za daleko. Lewandowski tam jest sam.
Poczekajmy, Lewandowski. A zagrał na Milika, oj tam. To Milik był tam? Dobra, Milik tak. Pójdzie. Kurde, zagrałem. Niestety Milik sobie wypuścił. Szukał Lewandowskiego. Powiem tak, ja jestem troszkę zniesmaczony grą Milika z racji tego, że te dwa poprzednie mecze już pokazał, że coś mu nie idzie. Piłka ogólnie szuka go. Szuka go tak jak Lewizny, ale... Kurde. U mnie też zaczek Majer wyszedł. Ajajaj. Tu chujowe podanie. Podanie tutaj, dobrze. Miluś. Nie tą nogą. Szkoda, zmarnowana sytuacja, nie powinienem dośrodkowywać. Później spotkałem się, że to dopiero Milik. I teraz powiem tak, no ja jakoś nie byłem zachwycony grą Milika. Fakt, że miał tę sytuację, ale to mówię, to było dzięki wszystko temu, że Lewandowski ściągnął tych obrońców. Salomo, no ja mówię, dla mnie to jest naprawdę topowy piłkarz. Kurwa, trochę to znów to samo. Piękny strzał Lewandowskiego. Oby tak straszył Neuera nie raz. To nie, to lewy był. Lewy, co ty? Pewno, nie Milik? Nie, mi się wydaje, że to... Teraz to żeśmy wysadzili. Salomon, co robi? Zobaczcie, co ten chłopak robi. Ja mówię, mi się podobają te jego podania, takie niczym a la Hummel z 2014 roku. Ale sam się dziwię, po co ci dałem... Kurwa, rozśmieszył mnie Gomez. Co? No właśnie nie, to... Stanę sobie i pik, z nóżki do nóżki. Fajnie podryblował, pokombinował coś. Fajny zamysł polskich piłkarzy. No kurde, nie, jakbyśmy nawet strzelili tą bramkę, nie? Powiem ci, że naprawdę bym był... Tak, bramka to naprawdę ojej. Mega by było zaskoczenie. Niemcy też, powiem tak, jeśli teraz odwołują się, bo już tak o naszym meczu, co mogłem powiedzieć, to powiedziałem, no. Nasi fajnie zagrali, mieli cały czas ten mecz pod kontrolą, tylko powiem jedno. Irlandia to chyba jak na razie najgorszy przeciwnik na Euro. Jedyna taka drużyna, z tego punktu mojego widzenia bynajmniej, która nie robiła w ogóle pressingu. Nasi nigdy w żadnym meczu brawo szczęsny. Fabiański, ty masz Fabiańskiego pipa. Nie zmieniłem go. Kurna dziot. Więc pozdrów tutaj Fabiańskiego, bo może nawet wystąpi. Pozdrawiam Fabiańskiego, naprawdę może wystąpi. Jak wystąpi, to będę mu kibicował. Co robi Fabian? Fabiański. Może to jest znak, żeby Fabiański wystąpił jednak w tym meczu? No bo zobacz, dwie sety. Pamiętacie jeszcze sami na eliminacjach, Fabiański naprawdę dobrze grał. Pięknie teraz Milik się pokazał. Wiedziałem, że ty będziesz schodził. Zajebiście, Hektor. Z... nie cieszę wiem się, cieszę się, że mamy teraz przerwę, bo wkurzony byłem na tą akcję, mogłem stracić przez to bramkę. Akurat teraz przerwa, chwilę akurat sobie porozmawiamy. Dwa razy... O Jezus, mi korek uciekł z wody. Pozdrasz. Także mówię, jeżeli chodzi o ten mecz, to była taka drużyna, która w ogóle nie miała pressingu. Nasi nigdy wcześniej nie mieli tyle czasu, chyba że to był Gibraltar. Ale oni też nawet czasami wybiegali do nas. A tutaj zero pressingu, nasi mieli tyle czasu, żeby rozegrać tą piłkę. Klepali, nic z tego czasami nie było. Zajebista akcja Piszka, mówię, to rozciągnięcie, gdzie idzie piłka do boku, lewy ściąga na słupek, Milik ma akcję. Oby było te więcej takich sytuacji. No z Niemcami będzie inna gra, będzie otwarta gra, gdzie jedni i drudzy będą mogli sobie pograć. No i teraz będzie mogła wreszcie wykazać się obrona, choć Glik naprawdę zajebiście się pokazał, bo sami widzieliście, potrafi się zastawić, potrafi wszystko to robić, także cieszę się, że mamy taki filar na obronie. Ja nic, po prostu chciałem pokazać skład i akurat chwilę sobie obmówić. A teraz takie jedno nawiązanie do właśnie meczu późniejszego. Kto to wchodzi? San. Leroy. Nawiązanie do meczu Ukraina z Niemcami, jak ktoś oglądał, bo miałem przyjemność oglądać, powiem wam, że naprawdę Ukraina zajebiście się postawiła i tu jest ta druga strata bramki, to jedynie ewidentnie po to, że oni poszli full ofensywa na koniec meczu, że to była taka kontra na koniec, że musieli to Niemcy wykorzystać, bo jakby nie wykorzystali, nie byliby mistrzami, jaki tytuł w końcu im przysługuje. Boję się, bo jednak Balek te początki ma naprawdę zajebiste. Jezu, dobrze, Milik, no właśnie. Jakbym go widział normalnie mecz tak, z Irlandią. Dokładnie. I to jest to, że Milik mi gra nie w smak. Rzut karny? Nie. Już się bałem. Gdyby się Lewizna wywalił, mógłby być rzut karny. Ja pierdzielę, Müller. Myślę, że to pierwsze tempo straciłeś niepotrzebnie. O, palala. Długa piłka. Z daleka, ale I powiem tak, że naprawdę... Nie tego błędu. Nie, poczekaj, bo ja chcę podać do Kuby.
Kubuś, brakuje mi ciebie właśnie. Brakuje mi Kubusia w tych meczach, bo wiem ile potrafił on wziąć grę na swoje barki. No kurde, Salomon. No ładnie ciara. Nie oszukujmy się, ale daje radę. Lewizna tutaj chciała ładnie poprzeć. Ona zrąbała mnie tym przyciskiem. Może to jeszcze naprawimy? Nie. Milik. No, wspaniale się układa dla nich to spotkanie, jak to powiedział komentator. Kurwa, ja bym po prostu nie wiem, co ja zrobię. Jak nasi wygrają, jak nasi zremisują ten mecz i to będzie naprawdę wspaniały wynik, bo później jeszcze remis z Ukrainą i naprawdę wychodzimy z grupy. Szczerze? Chyba, że jakbyśmy teraz zremisowali, wolałbym tak, przegraną z Niemcami, tylko taką na przykład 2-1 i wygraną z Ukrainą i to jest pewne wyjście z grupy. Bo jeżeli przy tych remisach później będą liczyć się bramki, których nie nahukaliśmy właśnie Irlandii, przez co może się na nas to odbić w późniejszych meczach, bo nas, no nie oszukujmy się, ale... A Salomon. Czekaj, kurde, bo już tu byłem w słowo, chciałem coś powiedzieć. Nie gadaj. No. Salomon. Nie, tu Glik. No cross! Nie wierzę. Wybicie. Ale to, brawo. To było śmieszne, teraz, bo tam... Teraz o jedno podanie za daleko to było i to jeszcze nie z mojej winy, bo kurna... Pierdolę. No i dobrze, patynk. Ja pierdolę, jaka piłka! Czemu dobrze. On tak długo czekał? Kurwa, zabiję go. Co? No ja Salomon, długa piłka, brawo. Mi lewy tu zgra, nie zgra. Kurde. I teraz coś chciałem powiedzieć, bo teraz jeszcze Ukraina ma swoje mecze i Niemcy mają przed sobą coś, czuję, że oni naprawdę będą mogli nahukać tych bram. Oby tak nie było i Irlandii zachciało się grać, to żeby był taki zimny prysznic dla nich, tak jak nasz po tych dwóch przegranych, bo naprawdę zrobili chłopaki. Fakt, że mi się wydaje, że to taka była taktyka na walki i tak jak powiedział, czekajcie, ktoś powiedział naszym Polakom przed meczem, jak te były na Eurach już wyjeżdżali, te dwa mecze, że przegrane mieliśmy. Ktoś powiedział, że to bardzo dobrze, bo wyczerpaliśmy limit przegranych. Oby to była prawda i teraz były chociaż same remisy i zwycięstwa, to bym się bardzo cieszył z tego. Boże, nie fauluj i brawo. Och kurna, było tutaj blisko, bo już się chwiał na nogach. No kurde, dobrze, długie przyjęcie. Nie wiem, kto to tak przyjął. Grzesiek. I te podania Grześka, no fakt, że teraz niedokładne, ale robi robotę. I te podania Grześka jest. Nie, ale tak nie nic w polskim meczu, on widziałeś, brał tą piłkę na siebie i właśnie te długie, te prostopadłe, fajne podania, wszystko to... Kurwa, co nasi robią tu? Brawo, wywalczony out. Mi się wydaje, że 67 minuta to dobry czas na jakąkolwiek właśnie, pierwszą dziękuję. Zmianę. Krychowiak tutaj naprawdę robi robotę, ale nie wiem, czy ryzykować za... Ciężka decyzja, powiem tak, ciężka decyzja, ale świeże siły. Mi się wydaje, że możemy wrzucić Jodłowca. To jest też taki filar, który potrafi, znaczy Jodłowiec to taki piłkarz, który bardziej jest zabrać piłkę, wykopać, uderzyć. Krychu to jest bardziej taki kreatywny piłkarz, podać, wypieścić tą piłkę. Myślę, że tutaj Peszko, no nie wiem, za Grosika, no bardzo to 40%, bardziej setka mi się wydaje przed samym meczem. SPO na razie, Starzyński nie wejdzie. Myślę, że Stępiński na napad za Milika może wejść, ale to za chwilę. Peszko zagra z Finlandią. Zagrajmy, tak, on dla niego idealna grupa to trzy drużyny finlandzkie mi się wydaje. Troszkę tutaj śmiechy. Trzy Finlandie i on sam. Oj, teraz błąd i to mam nadzieję, że nie będzie nas głęboko, kurwa, głęboko penetrujący Mister Adam 15, brawo tutaj za przerwanie pierwszej sytuacji. Brawo, Salomon. O, ale mnie tu ładnie zblokował. Oj, tutaj zła piłka, Hummels oddali i to będzie nasza. A kibice gwizdzą. Znów podanie. Dobre, do Milika, Milik nie przyjął tego. Czy powalczy, zblokowany, nie powalczy. Zblokowany. O Boże. Kurwa, piłka przebita, Neuer oddaje po meczu. Ale dobra. Szczerze, w tym meczu pomiędzy Ukrainą i Niemiec spodziewałem się lepszą formę Niemiec. Tak naprawdę serio, tak fest. Kurwa, to było zbyt łatwe. I to zejście na lewą nogę Milika i gol! Milik, to jest jego lewa noga. Cisza, nie skomentuję. Cisza. Nie skomentuję tego strzału, bo to trochę jak pajet. Tylko lżej. Ja pierdź, ale ty zdążyłem powiedzieć ta lewa, Milik lewa noga.
To jest to, ja lubię grać z piłkarzem, którym wiem co którą nogą strzela, co mogę nim zrobić i tutaj kurwa to jest to i patrzcie, podoba mi się ta FIFA teraz na Euro, bo ja mogę sobie pokomentować. Mi się wydaje, że fajnie nie się słucha, bo jak oglądałem innych youtuberów, to bardziej skupiałem się na tej grze. A nie, Lewandowski strzelił tą pierwszą. Tak, Lewandowski tu strzelił pierwszą. Ale Boże, nie, w ogóle ja nie mogę się zgrać z Niemcami. Po pierwsze, nie mają dla mnie napastników, którym mógłbym sobie tutaj pograć. Bo jednakże lubię grać na dwóch napastników, a takich niestety nie posiadają. Bo dla mnie Gomez to już jest troszeczkę przestarzałem. No, Gomez to już... Ale w ogóle, no nie mogę nic tutaj z nimi Czekaj, zrobić. Ja bym chciał zmianę, wiesz? Dajmy zmiany, bo naprawdę warto wpuścić młodych zawodników, ja chcę przetestować. Zobaczymy, jak sobie poradzą. Kapustka, naprawdę, super mecz. Nie wiem, kurde, Starzyńskiego jeszcze nigdy nie. Ale ja chciałem sprawdzić tak. Zielińskiego i chciałem Stępińskiego na... Kurde, ale Milik tutaj... Co, zostawiamy Milika do hat-tricka? Kurde, ja bym zostawić. Zostawmy Milika, bo Lewandowski bardziej zmęczony i Stępiński. Zobaczymy młodość w piłce, czemu nie? Wątpię, żeby Nawałka w takim meczu zdjął Lewandowskiego, ponieważ on może tu dużo nam pomóc. Mi się wydaje, że w takim meczu też by i Mila się przydał. Przy takim wyniku na pewno, przy jednobramkowym, dwubramkowym Mila. Jeden z najlepszych zawodników, szkoda, że nie pojechał na Euro, bo on potrafi, jednak to doświadczenie, które on ma, potrafi jednak przy takim wyniku utrzymać tą piłkę, zastawić się, zagrać gdzieś do boku. Myślę, że fajnie... Ale tutaj pięknie to zrobił. Stępiński, ale szybko stracił piłkę. Podanie. Zdążył. Aj, nie, tutaj nie zdążył niestety Zieliński. Ale Zieliński fajnie powalczył i jeszcze tutaj Grosik. Mamy rzut z autu dla Niemiec. Super ustawienie jak zawsze Niemcy. Wiedziałem, że tu poda. Zejdzie pewnie na lewą. A niestety do środka z prawej. No, to zmiany. Jeśli chodzi o inne mecze Euro, na razie tak bez większych zaskoczeń, jedynie bardzo urzekła mnie gra Walii, ale nie wiem, czy już nie było mowy o tym meczu wcześniej. Była właśnie, także jeżeli chodzi... Kurwa mać, by chciałbym do... Ole tutaj fart Fabiańskiego. Fabiański na mecz z Niemcami. O kurwa. Boże, tak już się bałem, bo naprawdę ten mecz jest świetny, oby nic się nie stało takiego... Brawo, tu Milik! No ale pomyślmy sobie, ja miałem trzy dobre okazy, które powinienem strzelić bramkę, więc Fabiański tutaj naprawdę robi. Nasi co grają, nie? Mecz życia. Jeżeli by zagrali tak na Euro, nasi nigdy wcześniej na Euro, na mistrzostwach nie strzelili więcej niż dwie bramki. Jeśli kurwa by Niemcom nie pali trzy, wiecie co by się działo? Jeszcze o to co, że se dłubał w dupie i kręcił z tego wołki Joachim Lew, co w ogóle Niemcy składają, wiesz, ludzie do UEFA piszą. O to co w ogóle, że to hańba dla Niemiec, także ja się tego nie dziwię, bo rozumiem raz, ale dwa razy zrobić takie rzeczy, to... Co on tam se kombinował sobie w ogóle? Nie wiem, ale to jest chore, no nie wiem, czy to są jakaś nerwica, czy coś w tym stylu. Może, no może ty. Nie wiem, nie znam, nie wiem jaką tam historia jest, ale pięknie tu chciał zagrać. Draxler, pięknie, kurde. Salomon. Awansowałem Draxlera ogólnie na... napastnika w tym meczu. Kurna, zajebiście sobie mamy loba i gol. Ole, piękny. Kto? Milik. Milik hat-trick. Zostawiłem go na hat-tricka. Ale nie, ty, nie, Milik prawą nogą, jak pięknie po ziemi. Tutaj miał być strzał na początku lewą, nie? Patrz, schodziłem na lewą, ale w ostatniej chwili ściągnął tą strzałkę. No zobacz, zeszła ci na prawo. I później prawo. Nie. Ja, sztos. Tak. To jest kur... No jeszcze poczekajcie, na Euro nie było więcej niż dwie bramki, tak? W meczach. Tak. Nie przekroczyła, no jedynie trzy bramki, ale to wiecie, jak razem. Dwie drużyny, nie razem. O Boże, jebałem. A, nawet w dobrym koniec, momencie. Koniec, ja jedynie co mogę zrobić teraz, to przybić chłopakom brawo i to jest to, Polska biało-czerwoni. Moim zdaniem chyba mecz i komentowanie i wszystko wam się spodoba. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę i no i zapraszam za trzy dni, za cztery na mecz z Kurwa, nie ma Ukrainy, ty nie? Chyba. No i niestety Polska-Ukraina, zobaczymy. Nie będzie meczu. Nie wiemy, coś wymyślimy. Poszukamy podobnego zawodnika. Polska-Rosja zagramy. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Po meczu z Niemcami mniej więcej będziemy wiedzieli, jak się sytuacja w grupie wygląda, także będziemy wiedzieli. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie wszystkim za uwagę. Do kolejnego odcineczka. Na razie obstawiajcie swoje wyniki. Dla mnie... Nie wiem, bo tutaj jest naprawdę wielki znak zapytania, ale jak już padnie bramka, to obstawiam 2-1 dla Polski, bo jestem chciałbym, za żeby było 3-2 dla Polski. Obstawiam te 2-1, Adam 3-2. Wasze
w opisie. Dzięki wielkie, na razie, trzymajcie się, cześć. Cześć, cześć.